Rząd Beaty Szydło ogłosił w tej chwili program budownictwa mieszkań dla tych mniej majętnych obywateli. Panie prezydencie, w Słupsku realizuje teraz program mieszkaniowy. Na czym polega ten program realizowany w Słupsku? Przede wszystkim najważniejsze jest to, że samorządy tak naprawdę zostały zostawione same sobie, jeśli chodzi o rozwiązywanie problemu braku mieszkań. W Polsce jest około 500 000 rodzin czekających na mieszkania. I rząd nie ma na to rozwiązania. Budżet na budownictwo komunalne wynosi około 200 milionów złotych. To, jeśli chodzi o Słupsk na przykład, rozwiązałoby to mniej więcej w połowie nasz problem, a przecież takich miast, gmin w Polsce jest 2,5 tysiąca, które mają problemy mieszkaniowe. Więc nie czekając tak naprawdę na programy ogólnopolskie, my podejmujemy już działania. Przede wszystkim szukamy pustostanów, miejsc, jakiekolwiek by one były, nawet strychów, które remontujemy. Remontujemy to ze środków własnych, ze środków, które udaje nam się wygospodarować, między innymi przez inne programy związane z mieszkalnictwem, na przykład abolicji czynszowej czy ściągalności zadłużenia. Nie wykonujemy wyroków eksmisji, ponieważ uważamy, że to do niczego nie doprowadzi, ale staramy się rozwiązać tak problemy, żeby osoby zadłużone miały okazję albo rozwiązać ten problem, na przykład odpracowując to zadłużenie, albo poszukując innych rozwiązań, jak na przykład abolicja czynszowa, które pomogą wyjść też z tego zaklętego kręgu, tej spirali zadłużenia. Tylko mimo wszystko, mimo naszych starań, trzeba pamiętać, że miasta małej i średniej wielkości są bardzo zadłużone. Nasze możliwości, jeśli chodzi o remonty, o rozwiązanie tego problemu, są bardzo ograniczone. Kolejka rodzin czekających w Słupsku na mieszkanie to jest około 1500 rodzin. 1500 rodzin, i rozładowanie tej kolejki może potrwać lata. Niemniej jednak w ostatnim roku udało nam się oddać wyremontowanych mieszkań tyle, ile Słupsk przeciętnie oddawał w przeciągu ostatnich 10 lat.